racji tego, że w tym roku wszystko szybko się skończyło, to pierwszy raz chyba w historii myjemy kombajn na zimę. Myjemy, umyliśmy. Umyliśmy, przeczyszczyliśmy i zaraz będziemy go chować. A tutaj zobaczcie, ile ze środka jeszcze dobroci się zebrało. Jeszcze z, nie wiem, 10 kilo ziarna może by z tego było. Ale wypicowany, niech czeka sobie na kampanię żniwną 2025, żeby w tym 25 roku było co zbierać, bardziej, więcej, żeby było do zbierania niż w tym roku. Poniedziałek 14 października. Pogoda, jak widać, nie dopisuje do pracy w polu, więc ja ogarniałem teraz Horsza. Wymyłem go z grubsza, wyczyściłem zboże ze środka, no i będziemy go odczepiać, a do 900 powędruje talerzówka. Tak, talerzówka, żeby miał co robić. 900, żeby miało co robić, a nie 800. O, no jeszcze tutaj nie wypukałem. Jezu, to jest tak, co z tym myciem maszyn, wiecie. Myjecie niby wszędzie ok, a później się okazuje, że gdzieś troszkę jeszcze syfu mamy. Dobra, to jeszcze. Chociaż w sumie, jak utrzymam w jednej ręce. O! I piknie. Trochę gdzieś tam jeszcze widzicie, wisiało na tym, na łapach. Jeszcze tamtą łapę wezmę, wyczyszczę trochę lepiej i można odczepić. No i będzie podmianka. 900 pod talerzówę, 800 może pod rozsiewacz, zobaczymy. Bo 700 muszę wziąć do opryskiwacza. Kolejny dzień i dzisiaj już, jak widzicie, bardziej słonecznie, nie ma opadów. Wczoraj jeszcze wieczorem dopadało troszkę, ale to niedużo. No i dzisiaj co mamy? Opryskiwacz. Jadę na rzepak. Mam nadzieję, że to już ostatni wjazd w tym roku. No pewnie ostatni w ten rzepak, bo jeszcze jedno pole mi zostanie, które pewnie jeszcze będę skracał, ale ale to jeszcze pewnie będę musiał poczekać chwilę. A tutaj na tym polu, gdzie będziemy, to on jest taki, no można powiedzieć, najbardziej wybujały. Przez 3 dni czekałem, tylko że cały czas padało, żeby to opryskać, no i w końcu nadszedł ten czas. Tato w międzyczasie rozsiewa kredę, za godzinę też chyba mamy gdzieś kolejny samochód z kredą. Więc te uprawki idą coraz szybciej i coraz bliżej ku końcowi, a ja jeszcze nie miałem okazji, zobaczcie, nic nagrać z uprawy pożniwnej. Ten rzepak jednak trochę czasu poświęca. Na ten rzepak trzeba trochę czasu poświęcić. I tak wygląda właśnie te nasze, w sumie największe pole z rzepakiem. Nawet tam gdzieś widzę, serenki się stołują. Dosyć często je tutaj widzę. No i tutaj skracamy, żeby nam się nie bujnął za bardzo ten rzepak, i tak już jest wybujały. A zobaczymy, cholera, jaka będzie długa ta jesień w tym roku. Ale zapowiada się, że będzie długa. Aczkolwiek szybko jakoś to się ochładza. Więc zobaczymy. Tutaj oczywiście trochę od grzyba, trochę regulacji i jeszcze na mszyce, której też jest sporo w tym roku. No i zaraz na dniach jeszcze trzeba będzie pryskać jęczmienie od chwastów z tym, z właśnie od mszycy.
No i reszta zbóż też prawdopodobnie pójdzie na jesieni, odchwaszczanie wszystko. Jedynie żyto chyba zostawię sobie na wiosnę, ale to tak jak mówiłem, tam był glifosat z racji tego, że to nowa działka, żeby te chwasty, ten pesz też zwalczyć. Więc tam jest czyściutko, jak coś wyjdzie, to pewnie na wiosnę. O, a tutaj są te sarenki. Uciekać mi, uciekać. Ale dobrze dosyć poszło, bo już całą kredę, którą mieliśmy, to rozsiał. Ale fajnie też się składa, bo zaraz przyjeżdża kolejny transport kredy. I będziemy dalej wozić. No i za półtorej godziny będzie kolejny transport, więc na razie, jeśli chodzi o rozsiew, to mała przerwa. Zaraz jeszcze ma być koncentrat z Wipaszu dla prosiaka, dla warchlaka na starter, więc cały czas jakieś teraz dostawy dzisiaj się przytrafiły i mamy taki przestój, można powiedzieć. No ale dobrze, trochę odetchniemy. Ja jeszcze za ten czas, jak ten koncentrat przyjedzie, bo gdzieś za godzinkę ma być, to sobie ogarnę, nie wiem, jeden mieszalnik paszy. Trochę się pobrudził, nie? Rozsiewacz, no bo taka wilgoć jest jednak, w powietrzu była jeszcze z rana i mokro było gdzieś tam trochę, no to się pokleiło. Ale to się na koniec roboty umyje. No jeszcze jakieś 50 ton do rozsiania wapna i kredy. No może ponad 50, no bo wiecie, na samochodzie to jest gdzieś tam 26, 27, no 26 raczej, więc jest dwa samochody pewnie i więcej na ten sezon raczej nie będzie. Jest i dostawa kredy. Nawet przed czasem udało się tutaj dla dostawcy przyjechać. Miejmy nadzieję tylko, że tutaj przyjedzie, bo trochę popadało, a tędy woda płynie tam w dół. Ale pójdzie. Chyba świeża naczepa. Nie ma problemu. Teraz ja wziąłem się za rozsiewanie wapna. Już trochę wieczór, więc jakość nagrania może być trochę gorsza. Ale jesteśmy, słuchajcie, na nowej dzierżawie. Niedaleko tutaj robimy działkę. 7 hektarów. No i tutaj przyjechał facet, mówi: a tutaj rok temu rzucił rolnik, nie chce robić, bo mu daleko dojeżdżać, to czy nie chcemy my? No to dobra, no to weźmiemy jeszcze na fajnych warunkach. Myślałem, żeby najpierw to potalerzować, później wapno rozwieźć, bo tak wyższe krzaki chyba trochę blokują tą kredę. Ale ojciec mówi: jedź tam, ja nie będę na razie talerzował, jedź z wapnem. No to już pojechałem, zobaczymy. No tutaj nie robi to żadnego różnicy, tam różnicy żadnej, ale tam w dole no lepiej by było wcześniej potalerzować. No i tutaj będzie kukurydza oczywiście na wiosnę. Prosta działka w prostokącie, jeden słup, który nie za bardzo przeszkadza, więc dosyć przyjemna działeczka. Z nudów takie rzeczy się robi. Jeszcze parę lat temu tutaj były drzewa, które były wycięte. Później te zostawiliśmy pieńki, żeby zgniły. No i nie ma śladu po nich. A chyba do warku jeszcze pogrzebane było. No a tutaj był plan taki, żeby pociągnąć ogrodzenie przy tych drzewach właśnie, żeby zająć ogrodzoną część gospodarstwa, tam gdzie właśnie teraz na to jest, tam gdzie często wapno leży i te gruzy z tyłu. To było takie, no można powiedzieć, zaplecze, gdzie tam sprzęt byłby gdzieś jakiś
Nie wiem, no i wiecie, jakieś takie graty czy coś leżało, ale żeby jednak było ogrodzone. Tylko drzewo, żeby nie zahaczył.